Gdy na Ziemi królowały dinozaury, to Ziemia była w zupełnie innej części galaktyki kosmosu, ponieważ nasz Układ Słoneczny również obiega naszą galaktykę i centrum. Trwa to około 250 milionów lat i wtedy byliśmy po zupełnie innych stronach. Tak samo, kiedy myślimy o historii Ziemi, to raczej widzimy tam postać człowieka, który królował, króluje i na Ziemi zawsze królować będzie, tego naczelnego. No, okazuje się, że gdyby ktoś jednak przyjrzał się historii naszej planety dotychczasowej, raczej z innej perspektywy, trochę z boku, to zobaczyłby, że człowiek to pojawia się tam na samym końcu i to na chwilkę, no bo my jako człowiek rozumny Homo sapiens mamy około 200 tysięcy lat, pierwszy człowiek z rodziny Homo ma 2,6 miliona lat, a Australopitek, którego do człowieka ciężko nawet porównać, ale no pojawił się około 4,2 miliona lat temu, no a przecież dinozaury królowały na Ziemi przez 135 milionów lat. Oczywiście twierdzenie, że kiedyś po tej Ziemi, po naszej planecie chodziły dinozaury, jest jak najbardziej prawdziwe. Ale pamiętajmy, że choć to ta sama Ziemia, to była bardzo inna, bardzo się różniła. Była w zupełnie w innym miejscu w kosmosie. Na Ziemi panowały trochę inne warunki. Było po prostu inaczej.